Mamy taką konsolkę, w późniejszym filmie ją rozebram. Było coś takiego. Takie czołg, paletki i niby pisze 99 w jednym. Nie jest za wiele gierek. Głośniczek bardzo cicho chodzi. Ledwo słyszalnie. Tym przyciskiem zmieniamy prędkość. Tym przyciskiem zmieniamy level. Tutaj zmieniamy jakieś tam trudności. Nie do końca pamiętam, co to oznaczało. Ustawimy sobie level drugi, prędkość druga. I tak się zmieniają gry. Nie wiem, czy to teraz widać. Tu są pod czwórką czołgi. I reszta to jakoś, to nie za bardzo to sama grafika. Tu też są czołgi pod dziewiątką. Tu są wyścigówki pod dziesiątką. Pod jedenastką jest coś takiego. Pod dwunastką jest coś takiego. Trzynastka. Czternastka. Piętnastka. Szesnastka. Tutaj wszystkie gry wyglądają takie same. Dopiero pod dziewiątką są czołgi. Wystartujemy. Możemy jechać tym czołgiem. Strzelać. Nie grałem tu za wiele, ale wiem, że się ma dwa życia. Teraz mam też dwa życia. Ekranik jest strasznie malutki. Ogólnie konsolka nie jest warta polecenia. Zobaczymy jeszcze grę numer 1. Zwykły Tetris. Gra numer 2. Też wygląda na Tetris. 3, jakiś inny Tetris. 4. Tetris. Dziwne, że nie ma ani jednego węża, chociaż 5. Też Tetris. 6. Też Tetris. 7. Tetris. 8. Też. 9 to są te czołgi, 10 wyścigówki. Jest coś takiego. To samo. No nie, tym razem kosmita do mnie strzela.
tylko ubywa. Ciekawe, nie grałem w taką. To było 12. 13. Dwie paletki są. Serwujesz je jedną u góry, jedną na dole. 14. No, 14. Spadają na mnie klocki i trzeba je napieprzać. Fajne. Dla relaksu takie dość. Może być. Taka gierka jak ta 14 to może być właśnie dla relaksu. Reset 14, teraz 15. Teraz budujemy. Takie coś już widziałem. Zlatuje z góry i się buduje. To co to będzie? Odwrotny Tetris. Dopiero teraz zauważyłem, że ten ekran strasznie tak dziwnie wydłuża. To jest kwadrat. To jest długa belka, widzicie? To jest L. Nie wiem, które to było, 16 chyba. Tak. 17. Też jakieś odwrotne budowanie. Osiemnaście. Też odwrotne budowanie, tylko że mamy klikając zmienia się klocek. Dziewiętnaście chyba teraz. Też jakiś klocek zmienia. Dwadzieścia. Tu się nie zmienia klocek, nie wiem o co chodzi w tej grze. A że się przesuwa. Też się przesuwa. Dwadzieścia trzy. Zmienia się klocek i się przesuwa. I tyle, wszystkie gry. Thank you.
Mało gier jest, ale jest dwie takie, co nie grałem nigdy. No i fajna jest taka szufladka. Nie zarysuje się ten ekranik. Ale ogólnie jej stan jest taki dziwny i cicho gra. Zobaczymy, co jest w środku. Bawię się kolejną zabawkową konsolką. Nazwijmy ją K10714. Zwykły granik, coś takiego. Glut jest tam w środku ukryty. W stylu to wygląda tak. Tu jest głośniczek, trochę cicho gra. Tu jest miejsce na baterię. Tutaj jest coś takiego. Takie guziczki. Skręćmy to z powrotem. O. Tu jest taki większy guzik, to jest jednofunkcyjne, na to wychodzi. Rozkazywało, że więcej. Możemy się jeszcze tutaj przejrzeć chwilowo. Widzimy, że jest z 2017 roku. 7/7. Tutaj na płytce widać blokadę przesyłu, czy coś takiego, nie znam się. I tu jeszcze jest ścieżek i tak dalej, i tak dalej. Przykręcimy to na miejsce. Czterema śrubkami. Które to były krótsze. Czyli te. Cztery śruby. To jest jakiś symbol klepsydry. Nie wiem, jaka była polaryzacja. Zakręcimy obudowę, jeszcze zerknę raz, czy wszystko dobrze. Zamkniemy obudowę. Tu jest nawet dziurka na ten, na smyczkę. Zastanawiałem się, po co ta dziura, ale teraz już wiem. Dziurkę na smyczkę. Tutaj jest rzekomo plus i tutaj jest rzekomo minus. Otwieramy.
Coś się już chyba popsuło. No jest. Wyłączę. Skręcę.